Wystawa 3 to już tłum. Łączy perspektywę szeroko rozumianego tańca i choreografii z protestem jako formą społecznego oporu, który może wydarzać się w przestrzeni publicznej i intymnej, kolektywnie albo jednostkowo. Może być praktykowany przy użyciu narzędzi protestu już w kulturze dobrze znanych albo nowych, których powstanie zostało zdeterminowane nowymi warunkami, zakazami, możliwościami. Wyszłyśmy z założenia, że nasze ciała są z gruntu nieposłuszne i że jest w nich chęć zaznaczenia swojej obecności, potrzeba wyjścia na ulicę, wyrażenia siebie poprzez ruch, projektowania bezpiecznych i odważnych przestrzeni. Cekłanyn ertat, herodnyn ertat, rytualsi monacilobas i rabda kwela scheuli, kwela chma, a se ikpnawada unikalori kartuli polifoniori simgera. Muzykalori harmonia organizabuli kaosidan. Interesowała nas dynamika powstawania zgromadzeń i tłumów, ich zmieniająca się siła, słyszalność i widzialność tworzących je ciał. Od XIX wieku ruchy społeczne i akty sprzeciwu były odczytywane jako eksces i perwersja. Spychano je w przestrzeń choroby albo szaleństwa. A tłum był i wciąż jest czymś, czego władza się boi, jako tego, co nieracjonalne, nieobliczalne, afektowane, co ma swoją sprawczość i pozostaje nie do końca przez władzę rozpoznane. Tego, co kobiece, queerowe, inne. Choreografie społeczne pojawiają się na wystawie nie tylko jako rodzaj porządku społecznego, ale jako nieporządek, dezorganizacja, jako choreopolityka zakłócenia i zamętu. Tłum wymyka się kontroli władzy, dlatego przez długi czas uważano, że jest zaraźliwy i działa jak wirus. Nie tylko wirus biologiczny, ale fizyczny, emocjonalny, afektywny. Jak taki katalizator, który staje się wirusem społecznej mobilizacji.
Patrzyliśmy tam, gdzie taniec może pomylić się ze walką. Gdzie pewne ruchy można byłoby przypisywać zarówno ciało, które tańczy, jak i ciało, które stawia opór. I nagle te granice zaczęły się rozmywać. Pokazujemy wiele prac, które mają charakter afirmatywny, można powiedzieć, że nawet zagrzewające do walki. Ale wśród nich jest także miejsce na te, które dotyczą bezbronności, porażki czy momentu zawahania, bo ciało, które protestuje, jest również o tym, o odwadze i sile, ale i o strachu czy słabości. Próbujemy patrzeć na miasto jak na wieloznaczny twór, którego płaszczyzny nakładają się na siebie i wzajemnie się przenikają. Staraliśmy się nie tworzyć wyraźnej granicy między dniem i nocą, między aktywizmem a eskapizmem, protestem i imprezą, a raczej przyjrzeć się wszystkim tym momentom, gdzie te sfery tak naprawdę się spotykają. Даешь независимую законодательную власть! Мы ударим, так что мне это... Tej wystawy przyglądamy się przestrzeniom imprezowym i klubowym, które są od dawna naturalnym krajobrazem dla sztuki i artystów. W obliczu zagrożeń klimatycznych, pandemicznych i politycznych być może jesteśmy ostatnimi pokoleniami, które pamiętają tłumy w klubach i na ulicach. Traktujemy kulturę klubową nie tylko jako przestrzeń przyjemności i rozrywki, ale także przestrzeń spełniania się marzeń o otwartej i różnorodnej wspólnocie. Właśnie w tych miejscach zachodzi intensywna integracja młodych pokoleń w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Taniec i imprezowanie mogą być również formą protestu, jako euforyczna celebracja albo ekspresja sprzeciwu. Styl życia też może być formą statementu. Witalna i energetyczna zabawa przeciwko zabójczej nudzie. Swoboda ciał i ruchu przeciwko uciskowi władzy. Pedały żyją w najpiękniejszych miejscach, tańczą w najpiękniejszych miejscach i kochają się w najpiękniejszych miejscach. Zastanawiamy się, jak parkiety taneczne pomagają w tworzeniu tymczasowych wspólnot oferujących schronienie. Na czym polega wytwarzanie tak zwanych safe space'ów, czyli takiego queerowego, bezpiecznego miejsca dla wszystkich. Zastanawiamy się, czy miasto należy do wszystkich i co to znaczy. Czy miasto należy również do ciał nienormatywnych, do ciał queerowych, chorych i przestraszonych?
diverse, united. Different, diverse, divided. Community anatomy, thing. Thing, phenomenon, name. Disorder, disease, rename. Phenomenon, disorder, rename. Bind, community, change. Bodies, queer, sexy, and sexless bodies, marinating in the forgotten lands, the sisters of Enzeldu's borderlands and the Irgeri's lowlands. We wait here, growing and shifting, leaking and mutating, fucking and decaying in the wastelands of the sick. Interesuje nas także na poziomie samej pracy nad wystawą. Jak połączyć różne perspektywy i doświadczenia, te dotyczące protestu, zabawy, oporu ciała, ciała w mieście w jedną kuratorską wizję. Zastanawialiśmy się, jak w trójkę być jednym kuratorskim ciałem, które niekoniecznie musi mówić jednym głosem i jak w tym jednym ciele ten wielogłos pielęgnować.